Moi drodzy, witam serdecznie na kolejnym live'ie. Tym razem moją rozmówczynią będzie osoba, którą powinniście kojarzyć z wielu, wielu fantastycznych przebojów, pięknej, niesamowitej urody, talentu, umiejętności biznesowych. No po prostu to jest kobieta rakieta, kobieta instytucja i też osoba, którą znam od lat już 9, 10, szok. Poznaliśmy się, jak byliśmy dziećmi, taka jest prawda. Chodzi oczywiście o Honoratę Skarbek, z którą spotkamy się z okazji premiery jej najnowszego singla i klipu zatytułowanego Perseidy. Więc spadających gwiazd dzisiaj nie będzie, będą gwiazdy na topie, a raczej jedna. I już tutaj pozwólcie mi, że jak zwykle na próbę wystawię swoje umiejętności techniczne i postaram się z nią połączyć. Wyślij prośbę. Dobry wieczór, jesteś! Kurde, ja sobie tak specjalnie ustawiłam, żeby było widać mi głowę, a patrzę, że połowę obcina. Masz za dużą głowę, ewidentnie. Ja tutaj się jakoś tak dopasuję do ekranu. Witam Was wszystkich serdecznie. Tak pięknie mnie zapowiedziałeś, Grabari, że co najmniej brzmiało to jakiś wywiad sponsorowany. No niestety nie tym razem, ale jakbyś miała taki pomysł na przyszłość, to numer konta wyślę Andzi, bo ona jakby to rozumie, jak ogarnia biznesem. Andzia ogarnia wszystkie przelewy, na pewno to teraz słyszy i się łapie za głowę, bo ja jej za każdym razem w poniedziałek piszę, mów jakie przelewy dzisiaj robimy. No to poniedziałek już jutro. Jaki jest hajs to robimy, a teraz wiesz, że ciężko w dzisiejszych czasach. O, z tym hajsem, słuchaj, to może zamiast o hajsie nie będziemy rozmawiać, bo to przykre tematy dla wielu osób. Porozmawiajmy no, jakby o tym, dlaczego się w ogóle spotykamy tutaj, czyli z okazji premiery twojego najnowszego klipu. I moje pytanie na otwarcie, sobie od razu lecę jakby z grubej rury, że to jest teledysk po prostu o używkach? Tak, tak. To jest teledysk, który na pewno nawiązuje do tego i ma to bezpośredni związek z tym, co możemy usłyszeć w piosence, bo generalnie Perseidy, tak jak już tłumaczyłam jakiś czas temu na swoim Instastory przy premierze, to jest rój spadających meteorytów, zresztą zjawisko piękne i też często bardzo obserwowane przez wszystkich wielbicieli spadających gwiazd. I do tego też chciałam nawiązać, porównując te Perseidy do ludzi, którzy właśnie prowadzą taką wewnętrzną batalię z samymi sobą, którzy nie potrafią odnaleźć się w rzeczywistości, mają lęki, stany depresyjne i czują taką wewnętrzną niezgodę ze światem zewnętrznym, który ich otacza. I właśnie, żeby dać sobie ulgę temu wszystkiemu i tej niemocy, którą odczuwają, bardzo często zmierzają w złym kierunku, którym jest korzystanie z używek, czyli narkotyki, alkohol, przelotne znajomości, imprezowanie i takie wszystkie inne bodźce, które chwilowo bardzo złudnie dają im ulgę, ale oczywiście finalnie nie doprowadzają do niczego, co więcej tylko pogłębiają te wszystkie złe stany. I o tym jest ta piosenka i do tego też chciałam nawiązać właśnie tworząc teledysk z reżyserem i montażystą Dawidem Ziębą. My mamy super zawsze flow fajny, jeśli chodzi o tworzenie takich rzeczy, więc zrobiliśmy taką burzę mózgów i stwierdziliśmy, że pokażemy to właśnie w ten sposób, kiedy ja, jako tam główna osoba korzystająca z tych zakamarków miasta, jak między innymi używki i alkohol, jak zobaczyłeś w klipie, dobrze, no to przedstawiamy to wszystko na mnie, no i finalnie kończę, słuchaj, na ziemi leżę. Leżę. No słuchaj, my imprezowaliśmy swego czasu dużo, ale leżącej cię nie widziałem w klubie. Tutaj nie, chyba że w tajcu mi się noga powinęła, to jest jedyna opcja. No ale to wtedy zawsze jest taka umowa między osobami obserwującymi i tańczącymi, że to jest po prostu figura taneczna, a nie figura taneczna efekt. Szybko podnoszą. No, dokładnie, ja, szybko podnoszą. Jak sama się osoba nie podnosi, to wtedy jest chwila. Ale właśnie o to chciałem cię zapytać, bo praca w show biznesie, mieszkanie w Warszawie, wiadomo jak jest, te używki i różne pokusy czają się po prostu na każdym kroku, a ja wiem właśnie z tych doświadczeń, o których wspominałem, że ty zawsze mówiłaś nie. Nawet zdarzało się, że miałem wrażenie, że jesteś ty taka... mówiłeś tak, a ja wciąż że... Tak też się zdarzało, ale właśnie zawsze twoja postawa była taka bardzo zdecydowana i nieważne, czy to się tyczyło osób, które znałaś bardzo dobrze, czy jakby bardzo słabo, to i tak jakby ten pogląd się absolutnie nie zmieniał. No i teraz nawiązując do tego, co mówiłaś, że ludzie szukają, zatracają się w takich rzeczach po to, żeby mieć ulgę, no to gdzie ty tą ulgę znajdowałaś, żeby właśnie się nie opierać na tego typu dopalaczach? No jasne, rzeczywiście
tak było. Ty też mnie znasz prywatnie, więc możesz stwierdzić to z własnego doświadczenia. Ja jestem osobą, która nigdy z używek nie korzystała. Jestem wielką przeciwniczką narkotyków. Wiadomo, że jakby alkohol jest dla mnie czymś, w czym w żadnym wypadku nie mogłabym się zatracić i jakieś winko czy coś innego jest jak najbardziej, chciałam powiedzieć, na porządku dziennym, ale to trochę zbyt przypałowo by zabrzmiało. Więc zdecydowanie jestem na tak, jeśli chodzi o takie spokojne wieczory z winkiem, ze znajomymi, więc nie będę udawać, że jest inaczej. Natomiast jeśli chodzi o narkotyki, to nigdy w życiu ich nie próbowałam, nigdy w życiu nie byłam ich zwolenniczką. Co więcej, nie lubię w życiu czegokolwiek, co powoduje nawet chwilową utratę kontroli. Ja wychodzę z takiego założenia, że wszystko jest w moich rękach i nigdy nie szukam jakiejkolwiek drogi na skróty. Nie potrzebuję kreowania złudnej rzeczywistości, jeśli nie mogę odnaleźć się w swojej, tylko staram się sama znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, na które ciężko na pierwszy rzut oka jest mi znaleźć odpowiedź. Zawsze szukam w sobie rozwiązania każdego problemu, z którym przychodzi mi się zmierzać. Zawsze staram się zacząć od siebie, żeby móc w życiu poczuć jakąś ulgę. Znaleźć ulgę albo rozwiązanie sytuacji. Tak, w samej sobie po prostu, a nie w świecie zewnętrznym. Więc tak jak powiedziałeś, podsumowując jakby twoje pytanie, to szukam w sobie. Szukam tego w sobie, szukam rozwiązania każdego jednego problemu, z którym przychodzi mi się zmierzyć w sobie. Jakieś cały czas jakieś zakłócenia, jakieś persejdy spadają po prostu, dlatego. No dokładnie. No ale kontynuujmy. Wracając do klipu i tej strony takiej może bardziej technicznej, to po raz kolejny właśnie fajna współpraca i też ta ekipa na miejscu znajomych, która myślę, że sprawia, że atmosfera na planie i w ogóle sposób, w jaki to wszystko przebiega, jest dużo lżejsza albo też zabawniejsza. No i też sam klimat imprezowy sprzyja, jeżeli możesz udawać imprezy z ludźmi, z którymi też faktycznie imprezujesz. Tak, ale powiem wam taką ciekawostkę, której jeszcze w sumie nie zdradzałam tutaj nigdzie, jeśli chodzi o social media. Podczas tego teledysku, podczas kręcenia teledysku, ja miałam jedną z najgorszych migren w swoim życiu i byłam totalnie nie do życia. Przez to, że pierwszą stylizacją była ta stylizacja z tymi warkoczami, jak kojarzysz, które były bardzo ciężkie i bardzo mocno spięte na samej górze mojej głowy i nosiłam je przez jakieś 6 godzin, co spowodowało, że miałam tak potężny ucisk tej głowy przez włosy i przez obciążenie, że dostałam, słuchajcie, strasznej migreny, zawroty głowy, wymiotowałam i to wyglądało tak, że ja musiałam być na scenie, kręcić scenę, która trwała powiedzmy kilka minut, biegłam do kibla normalnie z Twixem, jakkolwiek to brzmi, ja serio tak było, myłam szybko zęby, poprawiali mi make-up i znowu honorata na plan, musiałam kręcić kolejne sceny, znowu potężne zawroty do głowy, znowu do toalety, no po prostu myślałam, że odwołam cały plan teledysku i że pierwszy raz w życiu nie uda mi się zrealizować mojego projektu i przez 12 lat mojej pracy w tym biznesie, w tym show biznesie, czułam się, że jestem zupełnie niedyspozycyjna i mój stan zdrowia strasznie mnie pokonał i miałam sobie to bardzo za złe, bo wydawało mi się, że przez to, jak się czułam i to, że przez kilka godzin byłam zupełnie nie do życia, po prostu ten teledysk nie wyjdzie, że te sceny, gdzie ja się czułam fatalnie, będą mocno zauważalne później przy montażu i że nie uda nam się z tego nic wyciągnąć. Na szczęście, jakby głównym konceptem tego teledysku było to, że ja jestem tam pod wpływem używek, więc te moje takie nietęgie miny, przymrużone oczy i taka nieobecność ogólna, która była rzeczywiście spowodowana moim stanem zdrowia w ten dzień, idealnie wpasowała się w koncept. No i mam nadzieję, że efekt się udał. No udał się, teledysk zbiera super opinie. Super gra aktorska, nie. To było moje realne samopoczucie. Właśnie, bo chciałem, gra aktorska, ale gdzieś ostatnio mi się wydawało, że widziałem u ciebie na Q&A, że nie wykluczasz, jeżeli pojawiałaby się taka sposobność rozwijania jakiegoś aktorskiego zacięcia w innych projektach niż twoje klipy. Tak, to jest moje marzenie ogromne. Słuchajcie, ja jakiś czas temu, już dosyć dawno zdecydowałam, to znaczy zamarzyłam sobie,
zdecydowałam się o takim marzeniu, że bardzo chciałabym się sprawdzić właśnie w jakiejś roli, grając w serialu czy w filmie, zobaczyć siebie na wielkim ekranie właśnie w takiej odsłonie artystycznej. Do tej pory wydawało mi się, że moje umiejętności aktorskie ograniczałyby się tylko do zagrania w takim serialu jak Dlaczego ja, Policjanci, Pielęgniarki, Szkoła. Natomiast myślę, że jakbym się przeszkoliła w danej dziedzinie, to może tam, wiesz, drzewo, które mówi tam trzy zdania, mogłabym zagrać, więc jak najbardziej jestem otwarta na propozycje i zobaczymy. Ja jestem taką osobą, która uwielbia w życiu wyzwania. Bardzo lubię dawać sobie jakieś takie nowe cele do osiągnięcia w dziedzinach artystycznych i takie nowe tematy, w których mogłabym się sprawdzić. Tego jeszcze w życiu nie robiłam, a wiele innych rzeczy już mam odhaczonych, więc jakby ten zakres możliwości się skraca z każdym kolejnym rokiem, bo ja robię naprawdę bardzo dużo rzeczy i robiłam od już najmłodszego dzieciaka, bo jestem w tej branży od 13 roku życia, jeśli chodzi o taką branżę publiczną, że wtedy już zaczęłam prowadzić bloga, że docierałam do ludzi, tutaj zaczynałam sobie jakieś swoje biznesy, tutaj muza, teledyski, pisanie, programy, było tego naprawdę mnóstwo, taniec, śpiewanie, no a aktorstwa jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale oczywiście nie martwcie się, ja nie zostaję aktorką. No ale jeśli taka propozycja by się pojawiła, dlaczego? Ja lubię wyzwania, jestem odważna i myślę, że mogłabym się sprawdzić. To czekamy na propozycję, ale właśnie takie pomysły i decydowanie o tym, że właśnie jakieś nowe marzenie się pojawia. Czy ten rok i te bardzo specyficzne okoliczności sprawiły, że człowiek więcej szuka sobie czegoś, co mogłoby mu urozmaicić czas, albo też co dałoby mu taką perspektywę, co chciałby robić, jak to już, miejmy nadzieję, się kiedyś zakończy. Bo ja sam to widzę po sobie i po moich znajomych właśnie, że ten czas takiej trochę izolacji, no teraz wiadomo, w zależności kto gdzie mieszka, no to różnie wygląda, ale generalnie no nie jest tak, jak było. I wtedy właśnie ktoś zaczyna malować, śpiewać. I czy to u ciebie też jest efekt tego trochę? Nie jest tak, jak było. Natomiast to, o czym ty mówisz, to ja miałam podczas tych pierwszych miesięcy, kiedy spotkało nas to, co obecnie trwa, czyli pandemia koronawirusa. I w marcu, w kwietniu, na początku maja jeszcze próbowałam sobie robić nowych rzeczy, które zawsze chciałam robić, a na które nie miałam czasu. Wtedy zaczęłam malować, zaczęłam naukę gry na pianinie, zaczęłam się rozciągać i próbowałam znaleźć sobie jeszcze jakieś inne sposoby, jak spędzać ten czas w domu. Ale przyznam ci się szczerze, że jak to wszystko trochę już się uspokoiło, czyli w okolicy czerwca i życie wróciło nieco do normy, to ja zaczęłam normalnie funkcjonować tak, jak funkcjonowałam do tej pory i do tego czasu to się w ogóle nie zmieniło. Ja już nie szukam sobie nowych wyzwań, nie szukam sobie nowych rzeczy, którymi mogłabym się zająć. Ja też jestem taką osobą, która jeśli nie może czegoś zmienić, to po prostu to akceptuję i dopasowywuję się do tego. A nie robię tego dlatego, że jestem osobą uległą, tylko robię to dlatego, żeby nie krzywdzić samej siebie wewnętrznie. Bo jeśli ja nie mogę z czymś wygrać, a tutaj w tej sytuacji nie mogę z czymś wygrać, to ja muszę to po prostu zaakceptować i jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Czyli funkcjonuję tak, jak funkcjonowałam do tej pory. Ćwiczę sobie w domu, jeśli nie mogę ćwiczyć na siłowni. Ogarniam sobie cały czas sprawy związane z moimi social mediami, niezależnie od tego, czy to są działania influencerskie, czy to są działania związane z promocją mojej muzyki. Poszłam do studia, nagrałam numer, napisaliśmy scenariusz do teledysku, nagrałam teledysk, wydaliśmy go, więc cały czas, mimo tego, że nie ma koncertów, że nie ma spotkań z moimi fanami, to staram się funkcjonować tak, jak funkcjonowałam do tej pory, ale akceptując jakby tę nową rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć, bo z tym nie ma co walczyć, bo nie wygramy, tak? Jeśli są to kwestie zdrowotne, do których możemy się tylko przyczynić, jeśli chodzi o polepszenie, właśnie akceptując te warunki, do których musimy się dostosować. No jasne. I jeszcze kwestia, mówisz, że postanowiłaś napisać piosenkę, wydać ją. Bardzo ci się spodobało to wydawanie takich singli po prostu, które nie muszą być koniecznie związane z jakimś większym projektem. Czy to jest jakaś taka droga, która teraz tak ci się podoba, że będziesz nią podążać, czy jednak gdzieś tam myślisz o tym, żeby zebrać, być może znowu w formie epki, a być może znowu w formie albumu, właśnie coś większego? Szczerze mówiąc,
nie wiem, jak ta informacja moich fanów zasmuci, czy też nie, ale ja nie planuję wydania płyty. Ja odkąd zrezygnowałam ze współpracy z dużą wytwórnią w Polsce i przeszłam do niezależnej wytwórni, która zajmuje się moją dystrybucją, stwierdziłam, że swoje nowe dokonania muzyczne będę opierać głównie na singlach. Ja chcę tworzyć single, które czuję na dany moment, kiedy czuję fajny vibe w studio, kiedy chcę zrobić fajny teledysk, kiedy chcę to wszystko połączyć w jedną całość, żeby spiąć jakiś dany etap w moim życiu, który trwa obecnie i tym podzielić się z moimi fanami. I tak też odkąd jestem w nowej wytwórni, w My Music, już prawie 2 lata, wydaję single. Wydałam już piosenkę Friendzone, IO, Związek X, teraz Perseidy. W międzyczasie pojawiła się epka również Codependency, co również wynikało, broń Boże, z presji fanów albo z takiej presji, a jestem artystką, jestem piosenkarką, więc muszę wydać płytę, tylko też wynikało to z jakiegoś tam etapu w moim życiu, który był tak intensywny w bodźce, tak bardzo odbił piętno na moim życiu emocjonalnym, że tutaj już jedna piosenka nie wystarczyła, więc powstało 5, co musiałam spiąć właśnie w tą epkę Codependency, ale obecnie nie pracuję nad albumem. Pracuję nad pojedynczymi singlami, które wydaję wtedy tylko, kiedy ja mam na to ochotę, kiedy ja to czuję, nie będąc w żadnym wypadku pod presją moich fanów. Ja już dawno zdałam sobie z tego sprawę, że muzyka nie będzie moim chlebem, że zasięgi, które generowałam w przeszłości, zminimalizowały się do tego rozmiaru, że muzyka stała się po prostu czymś najpiękniejszym dla mnie, czyli moją pasją, moją zajawką, formą uwalniania moich emocji, że ja nie muszę na niej zarabiać, ja nie muszę robić jej dla wyświetleń, dla wyników, tylko robić ją dla samej siebie. I myślę, że to jest cudowny etap, jeśli chodzi o życie artysty. To zanim zadam kolejne pytanie, tylko przypomnę oczywiście wszystkim oglądającym, że jeżeli mają ochotę o coś zapytać, to proszę bardzo, ja będę tutaj starał się trochę zbliżyć, bo już wzrok nie domaga, ale będę je wyczytywał pod koniec na przykład. A co do tego, co powiedziałaś, to ciężko jest zaakceptować ten moment, kiedy właśnie te wyniki, tak to jakby sprowadźmy tylko do tego, są mniejsze niż były, czy nie? W żadnym wypadku nie. W żadnym wypadku nie, bo to jest tak samo, jak powiedziałam, trochę z obecną sytuacją, że jeśli nie masz na coś realnego wpływu, mimo tego, że bardzo się starasz, to musisz to zaakceptować. Ja nie jestem też osobą, która zawsze za wszelką cenę chciała być numerem jeden, która chciała osiągać jakieś wyniki określone. Ja kochałam pisać, kochałam śpiewać, robić, nagrywać muzykę. Nigdy nie robiłam muzyki dla wyników, nigdy nie robiłam muzyki dla pieniędzy i nigdy nie robiłam muzyki tak desperacko dla dobrego odbioru słuchaczy. Ja robiłam to zawsze dla siebie, więc dla mnie satysfakcjonującym momentem jest po prostu pokazanie szerszemu gronu odbiorców mojej pracy. Czyli jakby, wiesz, pokazanie takiej części siebie, dania im kawałka siebie. A to, co się z tym stanie, jak oni to odbiorą, jaki to będzie miało rozgłos, to jest już coś, na co ja zupełnie nie mam wpływu. Więc akceptuję wszystko, co mnie spotyka na mojej drodze zawodowej i let it be. Po angielsku, pozwól temu być. Po polsku też. Dokładnie. Ja już zapominam języka, więc dobrze, że mi przypominasz. Słuchaj, pojawia się takie pytanie, do którego za chwilę nawiążę, bo właśnie dotyczy to czasu trwania pracy nad tym, co teraz wypuszczasz. Jasne. Bo pamiętam też przy twoich poprzednich wydawnictwach, że to było czasami bardzo długo się ciągnęło i nawet sama o tym mówiłaś przy premierach, tak. Że to, co wydałam teraz, to już w ogóle mnie nie kręci i nie jara, bo nagrywałam to po prostu. W przeszłości potrafiłam czekać nawet 2 lata na wydanie piosenki. Myślałam, że sobie strzelę w łeb. Teraz oczywiście tego zupełnie nie mam. Mam ogromną dowolność, swobodę, wolność w tworzeniu. I to też jest jeden z piękniejszych etapów bycia artystą, że możesz dojść do takiego momentu, gdzie nikt ci nie mówi, co masz robić, jak masz robić, z kim masz robić, jak to ma wyglądać. Nikt ci nie mówi, kto jest wyżej nad tobą, że eyeliner na teledysku, na twojej powiece jest za gruby, więc ty musisz go zmazać i jeszcze raz nakręcić tę scenę. Po prostu takie ubezwłasnowolnienie artystyczne jest czymś najgorszym, co mnie spotkało na mojej zawodowej ścieżce. Warto dodać, że przykład z eyelinerem to nie jest jakaś tutaj... Tak było. Tak, tak. No i tutaj właśnie ktoś zapytał, ile trwa teraz?
od momentu, kiedy wymyślisz sobie, że chcesz zrobić piosenkę, napisanie jej, wyprodukowanie, teledysk, tak czasowo, jakbyś miała to ubrać w jakieś ramy? To wygląda tak, że z każdym producentem praca jest inna. Z producentem, z którym obecnie wydawałam numer Perseidy, czyli z Don Juanem, z Jonathanem, jednym z duetu Mio, z którymi robiłam też Friendzone, Io, to spotkaliśmy się w studio na Perseidach 3 czy 4 razy. Za pierwszym razem zrobiliśmy beat i pierwszą zwrotkę, siedzieliśmy 10 godzin, kolejnym razem też siedzieliśmy 10 godzin, dopisaliśmy drugą zwrotkę, kolejnym razem kolejne 10 godzin, wgraliśmy już całość i później praca już nad finalnym brzmieniem, czyli mix, master, głośności, poszczególnych instrumentów, wokali, adlibów, backup voice, wokali, więc myślę, że taka praca nad piosenką, akurat tą, trwała z 40 godzin włącznie, jeśli chodzi właśnie o samo nagranie utworu, a jeśli chodzi o teledysk, bo tak odpowiem od razu pakietowo, nie wiem, czy ktoś pytał, ale no, dajcie już mi się wygadać. Na planie byliśmy 16 godzin, jeśli chodzi o tworzenie teledysku, a myślę, że montaż później to jest kolejne 10 godzin mniej więcej, czyli numer i teledysk zamknie się w jakichś 70 godzinach. Czyli ekspresowo, jeżeli jest... To też pewnie zależy od okoliczności, czy wszystko sprzyja i się gdzieś łapie i łączy, to wtedy rzeczywiście jest bardzo świeże i bardzo aktualne. Nie jest to 70 godzin łącznie, bo to się w czasie tak rozkładało. To trwało mniej więcej tak. Od momentu, kiedy weszłam do studia, do momentu nagrania teledysku, wydania teledysku, to minęło jakieś 2,5 miesiąca. Czyli cały ten proces rozłożony w czasie trwał mniej więcej 2,5 miesiąca. Super, to i tak bardzo szybko, już nie porównując, jakby były 2 lata. Zdecydowanie, nie porównując z moimi poprzednimi piosenkami, z poprzednią sytuacją, gdzie czasami czekałam na wydanie piosenki 2 lata. Pojawia się też pytanie, które brzmi, czy lepiej jest pisać piosenki będąc zakochaną, czy mając złamane serce? Nie, no w ogóle nie da się pisać numerów, jak się jest zakochanym, jeśli chodzi o miłość. Jeśli chodzi o miłość, zakochanie i takie emocje... wobec drugiego człowieka, to zdecydowanie o wiele lepiej się pisze, kiedy ma się złamane serce. Ja nigdy w życiu nie napisałam żadnego numeru, jak byłam zakochana. Bo co tu śpiewać? Kocham cię! No i widzisz, i się nie da. I potrafiłam powiedzieć kocham cię, bo już nawet nie ma rymu do tego, nie? A wiesz, jak piszesz o złamanym sercu, to jednak władają tobą takie emocje, które dają ci niesamowitą wenę, inspirację. Ja tak mam. W ogóle wiesz, kocham mi złamane serce. Kocham całe serce i kocham sobie pisać numery. Jestem trochę masochistką, biorę winiacza, wiesz, winiacz, zeszyt, całe serce biorę, no i piszę. No to tak patrząc, co cię wrzuciłaś na Insta Stories, to chyba nic nie piszesz ostatnio. Dlatego Perseidy nie są o miłości. Właśnie. No właśnie, tak to jest. Ewidentnie złamanego serca obecnie brak. Słuchaj, no to bardzo dobrze. Człowiek po prostu na chwilę wyjedzie, się odwróci, wszystko się zmienia, ale... Ale może jeżeli... zawsze złamać na przykład rękę, może wtedy też mi się coś uda napisać, nie wiem. Ale to już zależy, którą rękę złamiesz, wiesz, to lepiej tutaj nie wchodzić w takie... w takie rejestry. Albo paznokcia, o, paznokcia już lepiej. Pojawiło się też pytanie, czy zdarzyło ci się, że jakiś twój fan, wielbiciel przekroczył jakąś granicę taką prywatności w relacji... fan, artystka. Słuchajcie, no miałam kilka takich sytuacji. Na przykład miałam takie sytuacje, że ktoś dowiedział się, gdzie ja mieszkam w Warszawie i usłyszałam pukanie do drzwi z rana, gdzie byłam zawinięta w różowy szlafrok, jeszcze jakaś tłusta maść na twarzy, tłuste włosy po olejowaniu z poprzedniej nocy, w skarpetach 2 różnych, jeszcze z dziurą na palcu. No wiadomo, jak to na chacie się siedzi. I nagle ktoś mi puka do drzwi, ja będąc przekonana, że to kurier, bo jakby jestem człowiek, całe życie w oczekiwaniu. Człowiek paczka jestem, mam mnóstwo paczek, jak wiadomo. Influencer's life. Więc tak to wyglądało, że otwieram w tym outficie, który wam przedstawiłam wcześniej. No i okazało się, że to 2 chłopaków, tam w wieku powiedzmy, nie wiem, kilkunastu lat, 18, 19, 17 i mówią, cześć Honka. A ja mówię, cześć. A oni, możemy zdjęcie? A ja,
Nie. Ja mówię, gdzie mieszkam? A, bo tutaj znajomi mieszkają w bloku i powiedzieli. I serio, autentycznie powiedziałam im, że nie, że jakby to jest moje prywatne mieszkanie i że w ogóle czuję się mega głupio w obecnej sytuacji, że muszę odmówić, no ale wybaczcie mi, jakby wyglądam jak wyglądam i no po prostu nie. Miłego dnia, pozdrawiam, Honorata Skarbek. No i tak to się skończyło. No i to jest w sumie jedyna taka sytuacja, która mi się przypomina, ale na pewno było ich jeszcze bardzo dużo. No też czasami jest tak, że to nawet nie chodzi o jakieś takie złe czy creepy intencje tych osób, ale jakąś taką nieświadomość, nie? Że to jest przekroczenie granic. Tak, w żadnym wypadku oni nie mieli złych intencji, broń Boże, tylko po prostu, no dla mnie to było przekroczenie granicy i chciałam postawić, wiesz, taki stop, że nie, tak się nie robi po prostu. No to słuchaj, moja droga, już zbliżając się do końca, bo ja robię takie półgodzinne live, nie robię tych maratonów godzinnych, więc tak, zbliża się ale koniec roku. Klei, czy dlatego, że taka jest prawda, Grabary? Nie, taka jest prawda. Zawsze jest po prostu do 30 minut. Kochani, więc to tutaj... jest prawda. Mówi, oglądacie jego live, piszcie. Więc zanim tutaj usłyszymy odpowiedź Ludu, który mam nadzieję, to jest zgodnie z prawdą odpowiedź. A wiesz, co jest najlepsze? To znaczy nawet najgorsze, że ja w ogóle nie widzę pytań ludzi i nie wiem, czy oni są tak złudzeni, ten live jest taki beznadziejny, że oni nie pytają, czy mi się zacięło, bo ja widzę tylko może 5 komentarzy z początku live'a. Nie, no pytają. Jeszcze pytaj. Tu mamy na przykład pytanie, czy nowy singiel będzie promowany w radiach, śniadaniówkach, bo to jest zazwyczaj taka tradycyjna droga. Jak to tak, się zapowiada? Jak najbardziej. Wszystko będzie się odbywać takim normalnym torem, jak promocja każdego jednego mojego singla. Natomiast no, wydaliśmy go w czwartek, dzisiaj mamy niedzielę, więc o wszystkim będę Was informować w przyszłym tygodniu. I także będziecie aż mieć tego dość. No wiecie, jak to ja. Człowiek spam, jak wydam nowy singiel. Cały czas udostępnił. Tam ktoś myśli, że się zacięło, bo tam ciągle jak Perseidy. No, dramat. No ale powiem Ci, że wpada w ucho, naprawdę. W sensie... Wpadło? Dobrze. Wpadło, jakby siadło. To jest najważniejsze. Bardzo mi miło. Nie, zróbcie dłuższego live'a wyjątkowo. A Grabary, no... tak nie, kurwa, pizza mi stygnie. Słuchaj, mam tutaj dobre pytanie, tak chciałaś pytania. Dlaczego mu cały czas przerywasz? No i słucham teraz. Proszę bardzo, tłumacz się. Tak, to prawda. Nie, naprawdę, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja jestem człowiekiem, który zawsze ma bardzo dużo do powiedzenia na każdy temat świata, prawie. Jak nic nie wiem na dany temat, to i tak nakręcę makaron na uszy, że jest to najmądrzejsza na świecie. I mam okropną tendencję do przerywania, to prawda. Co więcej, mam jeszcze gorszą cechę. Już Wam mówię, jak ktoś przerywa, to uważam, że jest skończonym hamem i tego nie nazywam. Jakby ja dzisiaj miałem zapaloną dyskusję też ze znajomymi, z Kamilem i też mu strasznie przerywałem, aż moja przyjaciółka mi powiedziała, Grabary, jakby daj mu coś powiedzieć. A też nienawidzę, jak ktoś przerywa, jakby absolutnie. No. Więc tutaj jakby porozumienie dusz. Co chciałem zapytać? Przepraszam, tak mi oczy latają, ale staram się te pytania też. Opowiesz na Instagramie o swoim piesku. O! To mi ktoś wyjął po prostu to pytanie z ust, no bo ten pies to jest po prostu hit. Ale chwilę go ukrywałaś przed światem. Tak. Mówię to o social mediach. Tak. Tak, ukrywałam go kilka pierwszych miesięcy przed światem z racji tego, że nie chciałam, żeby ludzie mnie oceniali, jakby w żadnym wypadku. Dlaczego sobie wzięłam psa, dlaczego się zdecydowałam na psa, dlaczego kupiłam psa z hodowli, a nie zaadoptowałam ze schroniska, dlaczego wzięłam sobie psa, skoro mój tryb życia jest wyjazdowy, dlaczego to, a dlaczego nie tamto. Ja nienawidzę, jak ludzie mnie rozliczają z czegokolwiek. Nienawidzę, jak ludzie mówią mi, jak mam żyć, jak powinno wyglądać moje życie, jakie mają być moje decyzje. Nie znoszę tego. I wiedziałam, że z czymś takim się spotkam, dlatego też przez pierwszych kilka miesięcy w ogóle nie pokazywałam mojego psa. Oczywiście moi znajomi zawsze wpadali, robili sobie milion zdjęć z nią, milion filmików z nią. Ja mówię, tylko tego nie dodawaj. Oni, no dlaczego, jest taka fajna, jest taka cudowna. Ale finalnie jakoś spontanicznie wybrałam się z moim przyjacielem we wrześniu nad morze i zrobił mi tak piękne zdjęcie z Osjaną, że stwierdziłam, a! Dupie to mam. Mam ochotę dodać, to po prostu dodam. No i później udostępniłam po kilku dniach, jak ludzie zadawali bardzo dużo pytań, taką całą zlepkę na Insta Story naszego kilkumiesięcznego życia z moim psem.
gdzie pokazywałam wszystkie fragmenty, jak je odbierałam z hodowli, jak stawiała pierwsze kroki w moim mieszkaniu, jak wiesz, zrobiła pierwsze siku na matę, no i sprawy tego typu. No i tak sobie żyjemy już do tej pory razem. Osjana ma ponad 5 miesięcy. No tam widziałem na stories, że Osjanka to lubi tak czasami grubo polecieć, szczególnie jak cię nie ma w domu. Osjanka lubi bardzo grubo polecieć. To jest bardzo wymagający pies. Ja sobie zdawałam z tego sprawę. Ja już tego psa chciałam od ponad roku. Bardzo dużo o nim czytałam, bardzo dużo starałam się poszerzyć swoje wiedzy na temat właśnie tej rasy. Byłam na kursach nawet u takiej behawiorystki, która specjalizuje się w tej rasie, bo to jest rasa myśliwska, wyżej weimarski. Zaraz jak stwierdziłam, że zdecyduję się na właśnie tę rasę, to zapisałam się na kurs na przedszkole, słuchaj, dla psów, gdzie chodziłam przez 8 tygodni. No i w planach też mamy dużo szkoleń, bardzo dużo trenujemy i bardzo tak, jak to ja, do każdego zadania, bo ja jestem zadaniowcem, podeszłam do tego, starając się zapewnić jej no jak najlepsze życie u mnie i też, żeby to była taka symbioza, że wiesz, pies jest dla człowieka, a człowiek jest dla psa i to się wszystko uzupełnia. Ale tak lubi sobie czasami zrobić melanż u mnie, jak mnie nie ma. No przedszkole dla psów brzmi jak marzenie, moje przynajmniej. A jest takiego, tak, ty byś się tam odnalazł idealnie. Tylko musiałbyś mieć psa, no bo bez psów tam ich wpuszczają. No wiem, ale to widzisz, tak, no, tutaj jest tyle tych psów po prostu, że dzisiaj był taki jeden, który wyglądał jak taki mały miś na nogach, jak z Gwiezdnych Wojen jakaś taka postać, że niby okay, pies, ale jednak wyglądał trochę tak kosmicznie i wydarzyła się najlepsza rzecz na świecie, czyli jak go mijaliśmy, bo on ze swoimi właścicielami szedł w odwrotną stronę niż ja, to się zatrzymał, popatrzył na mnie i dał się pogłaskać, więc o, niedziela jakby... Ja to jest ta mama, ja tu widzę jakiegokolwiek psa, wiesz, na mieście tak... No więc jestem ogromną miłośniczką zwierząt ogólnie. Kocham zwierzęta. Tutaj skróluję. Prośba o śpiewanie. Słuchajcie, no jeszcze live na Instagramie to nie jest dzień dobry TVN, żeby śpiewać, więc tutaj nie będziemy requestować. Jest tam jeszcze coś ciekawego. Wiesz, ja nie widzę pytań cały czas i tak się nachylam, wiesz, tak poskroluję. Słuchaj, to, że się tak nachylasz, to też znajduje tutaj swoich wielbicieli, więc myślę, że nie wątpię. Przeciwko. No ja nie widzę pytań, więc ty musisz ratować sytuację. O co chciałem cię zapytać, jak już wydawało mi się, że będziemy zmierzać do końca, że zbliżamy się do końca roku, no i też zbliżają się twoje urodziny i czy ty bierzesz sobie taki czas wtedy na jakąś refleksję, zrobienie planów na kolejny rok albo jakieś podsumowanie, czy to w ogóle po prostu, wiesz, gdzieś przelatuje? Zupełnie nie. Ja z biegiem lat, jakby z ułożeniem też swojej świadomości w głowie życia, samej siebie, tego, czego oczekuję od życia, ugruntowałam w sobie taką świadomość, że ja skupiam się tylko i wyłącznie na teraźniejszości, bo moim zdaniem, jak i zdaniem wielu innych, bo taka jest wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby w życiu skupiać się na teraźniejszości. Bo moim zdaniem, ja wciąż je narzucam komuś, dlatego cały czas podkreślam, że to są moje subiektywne odczucia, moim zdaniem skupianie się na teraźniejszości jest jedyną drogą do odczuwania po prostu szczęścia, bo jeśli w życiu skupiamy się na tym, co było, analizujemy przeszłość, wciąż do niej wracamy, to cały czas przywołujemy te demony, które zaburzają nam teraźniejszość i skupianie się na tym, co jest tu i teraz. Tak samo, jeśli myślimy o przyszłości, snujemy sobie plany, tracimy swoją energię na to, co będzie kiedyś, za jakiś czas, a nie skupiamy się na tym, co jest teraz, to cały czas zabiera nam tą energię i po prostu uniemożliwia nam czerpanie radości i satysfakcji z tego, co jest obecnie. Więc takim długim wstępem, odpowiadając na twoje pytanie, nie robię sobie żadnej retrospekcji zdarzeń, żeby ułożyć sobie miniony rok, ani nie wybiegam w przyszłość, żeby ułożyć sobie swój plan na przyszły rok. Bo też mam tak, że mając w życiu jakieś oczekiwania, mając w życiu jakieś bardzo takie restrykcyjne, ułożone cele, kiedy to się nie spełnia, kiedy to się nie realizuje, to człowiek jest zawiedziony. Człowiek sam stwarza sobie taką sytuację, w której odczuwa jakiś smutek, niezadowolenie, takie zawiedzenie się na samym sobie, na życiu, które sobie zaplanował właśnie kiedyś. Więc ja oczywiście tak, mam swoje cele, mam plany, mam marzenia,
ale to nie jest tak super bardzo określone w danym czasie, żebym mogła się na tym skupiać w teraźniejszości i tracić na to energię. Więc kolejny raz odpowiadając na twoje pytanie, po prostu tak, mam 28 urodziny, 23 grudnia, jest to dla mnie po prostu super okazja do świętowania, do noszenia uśmiechu na twarzy, do celebrowania tego z moimi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, ale na pewno nie jest to czas na żadne refleksje. Nie, nie. Refleksje to dla mnie strata czasu i energii. To, żebyś teraz tego nie zrozumiała, że to jest jakaś taka wrzuta, że za dużo gadasz, ale gdybyś miała jednym zdaniem... Nie ma. ...powiedzieć, jak to jest w tej teraźniejszości, teraz u ciebie, teraźniejszości, ja już też mówię po rosyjsku, no... Więc jak jest teraz u ciebie? To jest dramat. Ja wiem, że ja strasznie dużo gadam. A ja kocham mówić w ogóle, naprawdę. Uwielbiam mówić i uwielbiam rozmawiać. I patrz, Laska znowu gada, znowu! I znowu gada. Ja czekam na odpowiedź. A jakie było pytanie, szefie? Że skoro się skupiasz na tym, jak jest teraz, no to gdybyś mogła w jednym zdaniu streścić, jak jest teraz u ciebie, tak w ogóle. Cudownie, w tym momencie jest świetnie, bo prowadzę rozmowę z osobą, z którą świetnie się dogaduję. Rozmawiam też bezpośrednio przy moich fanach, których też bardzo kocham, mam do nich ogromny szacunek. Rozmawiamy o premierze mojego najnowszego singla, więc kolejny aspekt, dzięki któremu mogę być uśmiechnięta i szczęśliwa. Także jest wszystko super. No i tym pozytywnym akcentem kończymy. Oczywiście zapraszamy wszystkich do sprawdzania singla i klipu i do wyczekiwania tych wszystkich działań promocyjnych, które tam będą się działy w najbliższym czasie. No i mam nadzieję, że my się zobaczymy jakoś, nie wiem, czy mogę powiedzieć, niedługo, bo wiesz co, ty jesteś tak naprawdę chyba, nie licząc mojej przyjaciółki, która mnie odwoziła na lotnisko, ostatnią osobą taką z mojego kręgu znajomych i przyjaciół, którą widziałem przed wyjazdem. Bardzo się cieszę, że wtedy nam się udało spotkać. Naprawdę. Tak, na maksa. Bo to była naprawdę ostatnia okazja do tego, żeby się zobaczyć i porozmawiać, przynajmniej na tamten etap twojego życia, że mieszkałeś jeszcze w Warszawie. I tak mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać i że w ogóle będzie taka możliwość, że odwiedzę was w Hiszpanii, w Barcelonie i zrobię to z ogromną przyjemnością, jak tylko trochę ta sytuacja się zmieni. Tym bardziej, że były takie lata temu, że ty w Barcelonie bywałaś bardzo regularnie. Tak, dokładnie. To jest jedno z moich ulubionych miast europejskich i byłam tam już wiele, wiele razy. Kocham Barcelonę, dlatego też fajnie by było, jakbyś mógł mi pokazać ją ze swojej perspektywy, mieszkając już tam, bo to jednak jest trochę inny klimat, jak przyjrzysz jako turysta, a inaczej jak tam mieszkasz. Dokładnie. No to jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję za tego live'a. Trzymam kciuki za singla, klipy, wszystkie te rzeczy, które się dzieją. Pozdrów Osjankę, mam nadzieję, że tam się grzecznie, wyjątkowo zachowuje w trakcie tego, jak ty się zajmujesz mną podczas live'a. Tak, nie ma jej tutaj w pokoju, więc nie wiem, co robi, ale zaraz to zweryfikuję. I wszystko się okaże. Więc jeszcze raz, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki serdecznie. Wszystkiego najlepszego, Piotruś, ci życzę i pozdrawiam też wszystkich oglądających. Wam również życzę wszystkiego dobrego. No i już na sam koniec oczywiście zachęcam was do sprawdzania najnowszego singla Perseidy. Oczywiście, dziękujemy za oglądanie, sprawdzajcie, słuchajcie, śpiewajcie, a my widzimy się w kolejnych. Pa, pa!